Cześć wszystkim, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Online i dzisiaj mamy kolejną aktualizację i jest ona, no, malutka. Poznaj magiczne konie, a to jest z tamtego tygodnia. I od teraz możesz zmieniać maść swojego magicznego konia w dowolnej chwili, klikając nowy przycisk na karcie konia. Czyli możemy wszędzie być magicznym koniem i no to dało się zrobić, robiąc wyścig u Idrisa i wystarczyło tyle. O, w ten sposób to działa. A ja już go nie mogę zmienić z powrotem? Mogę. Okej. Okay. Mist Aura. Mogę go zmienić z powrotem. Dobra. No to sobie jedziemy. Jesteśmy sobie super w Forcie Pinto. I chcemy, żeby nasz konik był sobie magiczny. Klik. I tak sobie go możemy zmieniać. I jak się wylogujemy, no to będzie na nowo zwykły. I w ogóle z okazji 500, chyba 500, nie zagłębiałam się w to. O, jakieś zawody, chyba. Z okazji 500 tysięcy obserwujących na Instagramie, Star Stable dało nam kod na 150 Star Coins. Teraz Wam tu go wyświetlę. Tak, mam. Na 150 Star Coins. No to tak w sumie w porządku. I za tydzień nowy wyścig w dzikim lesie. I ogólnie jeszcze ostatnio widziałam na Facebooku właśnie spoiler dotyczący nowych koni. Będą to koniki fińskie i szczerze mówiąc to podobają mi się mega. Ale są bardzo podobne do Gotlandów. Tak, bardzo podobne są do Gotlandów. Ale no takie... One na tej zapowiedzi wyglądają tak specyficznie, bo zazwyczaj konie w Star Stable to właśnie albo są takie ciężkie, jak ten Clydesdale chyba, bo są takie ciężkie i takie ten, a jak już są takie zwykłe, gorącokrwiste koniki, no to one mają tak cienkie nogi, takie jakieś są wychudzone trochę, że no... No, a tamten fiński właśnie wygląda na takiego po prostu dobrze zbudowanego konia. Takiego nie za chudego. I to mi się podoba i cena to będzie 850 Star Coins. I będą chyba dwie tylko maści z tego, co widziałam. Głównie takie kasztanki. I nie wiem, nie liczyłam sobie sobót do tego 7 kwietnia. A właśnie, nie wiem, nie pamiętam, czy mówiłam. Będą one 7 kwietnia. Kwietnia? Tak, kwietnia. 495? Nie wiem, nie liczyłam, ale myślę, że będzie mnie stać na niego, także sobie może kupimy. Chyba, że mnie nie urzekną, bo wiadomo, jak jest na zapowiedzi, a jak wychodzą oficjalnie. I w sumie to tyle. Taki odcinek, no... pogadankowe, że tak powiem. Powiedziałam Wam po prostu, co się dzieje. A, i jak ktoś nie chce sobie spoilerować wyglądem tego konia, to ja po prostu dam Wam jego zdjęcie w linku w opisie. Więc kto chce, no to będzie mógł sobie zobaczyć, jak to nie, no to nie. Więc też Wam nie narzucam, nie wyświetlam specjalnie, bo no... Także w opisie będziecie mieli link do zdjęcia tych nowych koników. I to wszystko. Tak myślałam, że w sumie w niedzielę. Albo w sobotę, nie wiem kiedy. Zobaczymy się w Alicji. Zrobię jakiś filmik, mam nawet pomysł, bo ponabijałam sobie level i tak dalej. Więc... Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ta aktualizacja niezbyt ciekawa, ale no, będzie Alicja w sobotę albo w niedzielę. Także trzymajcie się i cześć!